Dzień dobry. Dzień dobry. Może pan kilka słów powiedzieć na temat tego, co się tutaj dzieje? No, dość ciekawe rzeczy się tu odbywają. Sądzę, pozew złożyłem w czerwcu zeszłego roku. Po miesięcznej manifestacji z plakatami tutaj, kto w tym sądzie ma ta czy jakaś litwa, że terminy sprawnie wyznaczone. Nareszcie się odbyły sprawy. Chodzi o zwolnienie w trakcie chorobowego mnie, gdzie byłem zatrudniony na stałe. Ale przyczyna jest inna. Pierwsza sprawa moja, mianowicie jako kierowca w ruchu międzynarodowym i po kraju. Nie miałem płacone diet i ryczałtu. I upomniałem się o to i zaczęły się właśnie takie chocki, klocki. Najpierw jakieś przedłużanie terminów, że sprawa niewyznaczona. Później w maju też zostawiłem samochód z billboardami. Kto w tym sądzie mataczy, że przewały są, że Amber Gold to pikuś, bo niepłacenie nam kierowcom diet i ryczałtów to jest miesięcznie ponad 3 miliardy pieniędzy, które pozostają na korupcję. Proszę powiedzieć, kiedy pan został zwolniony? Zostałem zwolniony 22 czerwca zeszłego roku. To był trzeci tydzień mojego chorobowego, gdzie choroba wynikła między innymi z pracy, mianowicie miałem operację na cieśnie. Udałem się z tym do Państwowej Inspekcji Pracy i pani magister Ostrowska orzekła, że absolutnie pracodawca nie ma prawa mnie zwolnić, tym bardziej, że jestem zatrudniony na stałe, na czas nieokreślony. Ale niestety jedyna droga to jest droga sądowa. Po złożeniu tego właśnie pozwu 22 czerwca dopominałem się poprzez właśnie plakatowanie, nagłaśnianie sprawy w październiku, to raczyli wyznaczyć mi 15 kwietnia pierwszą sprawę w tymże sądzie. Złożyłem także do sądu rejonowego zażalenie na przeciąganie terminu. Zostało to odrzucone, anulowane, nieprzyjęte. Proszę powiedzieć, przecież sąd pracy z reguły idzie w kierunku pracownika, prawda? Czy tutaj po stronie pracownika bardziej niż pracodawcy? No dla mnie to jest dziwne, bo przedłożyłem dokumentację na każdy dzień mojej pracy poza miejscem zamieszkania, czy poza miejscem bazy, na to nawet zapisy tachografu. No niestety ta sprawa się ciągnie już od marca zeszłego roku. Nie ma wyroku, dopiero następna jakaś tam sprawa jest wyznaczona na 10 lipca. A dzisiaj jest publikacja w innej sprawie, a mianowicie to chyba jest kara pracodawcy, że odważył się na taki krok, że mnie zwolnił podczas chorobowego z własnej firmy. I dochodzę do tego, że żądam przywrócenia i zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego za niesłuszne zwolnienie domagam się odszkodowania za każdy dzień pozostawania bez pracy. Czy mogę użyć? Nie powiem tego brzydko. Zostałem tak przez firmy transportowe w Polsce stłamszony, że zmuszony po 7 miesiącach poszukiwania pracy, zmuszony byłem wyjechać za chlebem do Francji. Tam mnie z otwartymi rękami przyjęli, bo jestem fachowcem z najwyższej półki. Posiadam wszystkie kategorie, mogę wozić wszystko. W Polsce nie ma, bo każdy, kto wejdzie w internet, to hasło brzmi w ten sposób. Ujawnione moje dane przez firmę, przez pracodawcę mojego, imię, nazwisko i tytuł brzmi: uwaga, kierowca Sosnowca. Chcesz stracić firmę? Chcesz iść do więzienia? Zatrudnij kierowcę Sosnowca. Wystąpił pan z pozwem w tej sprawie? Nie wystąpiłem ze względu na to, że po 7 miesiącach zostałem już bez środków do życia. Piłem wodę z przemszy, chodziłem po śmietnikach, chleb zbierałem. Rozumiem. A proszę powiedzieć, jakiego wyroku spodziewa się pan, czy werdyktu spodziewa się pan dzisiaj? Odrzucenie najprawdopodobniej z tego, co widziałem na ostatniej sprawie, to, jak to się nazywa dokładnie, pozew został oddalony o przywrócenie do pracy. Będzie się pan zażalał oczywiście. Oczywiście, bo to jest ewidentne, ja mam na to wszystkie dowody. Ja mam poświadczenia tego rodzaju, że jeżeli pracodawcy zginęły moje tarczki poświadczające pracę, elektroniczny zapis, to jeszcze istnieje karta drogowa, jeszcze istnieją bramy firm, których ja biorę, a co najważniejsze, każda faktura każdego dnia podpisywana. Dzisiaj w Katowicach, jutro w Warszawie, trzecia w Bydgoszczy, więc to jest poświadczenie mojej pracy, że ja pracowałem. A nie głupia motywacja i uzasadnianie, że nie ma tarczki, facet nie pracował. Jak pan uważa, czy firmy w ten sposób postępują właśnie z pracownikami w Polsce, czy
to jest incydentalna sprawa? Nie, to jest nagminna. Każdy kierowca ciężarówek w Polsce jest zastraszany. Wymusza się na nim pracę. Za kilometry przejechane, za frachty, nigdy za godziny pracy. Każdy kierowca w Polsce, tylko oni się nie odważają tego mówić, bo potrzeba im chleba, pieniędzy dla rodzin. Każdy kierowca w Polsce nie pracuje mniej jak 300 godzin na miesiąc. Ale pracodawca nie bierze tego pod uwagę, że ja załączam elektronicznie tacho o 5 rano i jeżeli je wyłączam o 22, to ja pracuję 15 godzin. A ile pan przejechał? No mogę w tym czasie przejechać 6 godzin, ale jeżeli stoję na załadunku 7 godzin, na rozładunku 4 godziny, 3 godziny w korkach, co dzień 15 godzin. Nie, pan ma płacone tylko za przejechane kilometry. A artykuł 10 ustawy 561 z 2006 roku wyraźnie mówi, w punkcie 10, firmy transportowe mają zabronione wynagradzania kierowców za przejechane kilometry i przewiezioną wartość ładunku. Niestety, nagminnie. W swojej sprawie występuje pan bez pełnomocnika? Bez pełnomocnika. Do czego mi jest potrzebny pełnomocnik, jeżeli ja przedstawiam dokumenty na to? Od tego są eksperci. Jeżeli sąd ma jakieś niejasności, powinniśmy udać do rzeczoznawcy. Pracodawca oczywiście korzysta z pomocy prawnej. Oczywiście, z dwóch adwokatów, tutaj jakieś konsorcjum europejskie na ulicy Kościuszki. Czyli można powiedzieć, że jest na lepszej pozycji wyjściowej? Oczywiście, że na lepszej. Każdy pracodawca. Ja byłem świadkiem w Piotrkowie Trybunalskim jeszcze w zeszłym roku, jak przyjechał pracodawca. Ja stałem swoją ciężarówką, podjechał tylko drugi kierowca. I byłem świadkiem, jak podjechało Audi i kierowcę wyrzucili bez butów. I wsiadł drugi kierowca. Pytam się go, Marcin, co się stało? No bo powiedziałem, że drugiej tarczki nie założę i ten godzinę czasu jeszcze do rozładunku nie pojadę, bo to jest przestępstwo zagrożone karą, przykładowo, finansową 3000, ale nie daj Boże, wypadku w tym okresie przejechania, to jest kryminał od 10 lat. Wypadek śmiertelny oczywiście. Kierowca nie ma wtedy żadnego tłumaczenia, bo nie miało go prawa być w tym miejscu. Bo on zakończył pracę właśnie na tym CPR-ie. Przyjechał pracodawca, wyrzucił go, wyrzucił mu portfel. Tak jak stał, wziąłem go i zawiozłem do domu. To jest nagminne. Niepłacenie. Żaden z pracodawców nie rozumie jednej rzeczy. Cóż tego, że on jest zatrudniony na najniższej. Także dziękuję. Proszę się przedstawić. Mirosław Sternak, kierowca międzynarodowy. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Mamy taką prośbę, żeby pan wyraził zgodę na opublikowanie tego materiału na YouTubie. Tak, wyrażam zgodę na YouTubie na opublikowanie tego materiału, który wszystkiego tego, co ja tutaj mówiłem. Okej. No i oczywiście tak jak przewidywałem, jestem lepszy od sądu. Pozew oddalony. Pracownik na bruk leci, a pozew oddalony. Tego, co się spodziewałem, to właśnie mnie spotkało. Przykro nam. Przykro nam. Nie, ja się tym wcale nie przejmuję.